Przede wszystkim Snowpony 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, porozbijajmy się jeszcze tutaj trochę, tu jest już jakiś płaszcz. Dobra, za chwilę do niego wyjdziemy, tylko przejdźmy się jeszcze na zewnątrz. Zobaczymy, może spotkamy równie ciekawe osobistości jak ten dziwak śpiewak zjadanie ptaków. Kto to słyszał? Dobra. Łowca umysłów skłów. Czy kieruj myśli wrogów i rozkazuj ich umysłom, rozumiesz? Okej. Okay. Jakiś kawałek wody. Tutaj mamy coś, co możemy sobie zabrać. Pieniążki zawsze się przydadzą. Dobra. Tutaj jeszcze były jakieś... Jakieś niezebrane ziółka. Zobaczmy, czy ten łapac łowca umysłów coś ma do powiedzenia, czy tylko po prostu sobie tutaj gada. Jestem zajęty nauczeniem, przybyszu. Czego potrzebujesz? Niczego, żegnaj. Dobra. Mamy przejście do wyspy, tak. Od dawien dawna żaden obcy nie przybywa na wyspę pochówków. Co to jest wyspa pochówków? To święte miejsce, bo leży na wielkich dziełach budowniczych. Tam nasi przodkowie złożyli na wieczny odpoczynek ciała wszystkich naszych anamfantów. Niewielu się tam zapuszcza, mój przyjacielu. To nie miejsce na spacery dla żywych. Czy to niebezpieczne? Ci, którzy przewożą na wyspę, wracają tą samą drogą, albo nie wracają wcale. Tylko zmarli zamieszkują tę ziemię. Pozostały tu duchy, czy raczej cienie budowniczych. To one pokryły się naszymi anamfantami. Są przywiązane do wyspy i zaciekle jej bronią. A, ciekawe. Czy jak będziemy chcieli się trochę rozerwać, to możemy tam to zrobić. Okej, jakieś wytrychy. Jakaś zielona kątka. Tja. No i dobra, jesteśmy gdzieś. To chyba ta świątynia. Feskel. Pada elfka przyglądać się badawczym spojrzeniem, nerwowo przybiera palcami. Witaj w południowych mrozach. Większa część świątyni jest obecnie zamknięta z uwagi na święte ceremonie odprawiane ku czci Rymrganda. Kaplica jest po twojej prawicy, możesz złożyć tam ofiarę Rymrgandowi, ale reszta świątyni jest dla ciebie zamknięta. Powiedz mi o Rymrgandzie. Jest bogiem zimna, entropii i rozpadu. Wielu postrzega go jako boga surowego, ale niewielu dostrzega, że na swój sposób daje on także życie. Wszystko zmierza do łaskawego końca w jego cieniu, tylko po to, by zasilić pracę stworzenia w innym miejscu. Jest on jednak milczącym bogiem. Jego działania owiane są tajemniczością. Bycie wyznawcą to zaakceptować nieuchronność, której nie sposób wyjaśnić. Zarówno w tej kwestii, jak i w przypadku dziedzictwa wydaje się, że bogowie często milczą, gdy my najbardziej pragniemy ich przewodnictwa. Jeśli to wszystko, dlaczego większa część świątyni jest zamknięta? Jak już mówiłam, jesteśmy w trakcie świętych ceremoniałów. Są dosyć skomplikowane i nie pozwalamy, aby obcy byli ich świadkami. Pozostali członkowie... Tak, zerka przez ramię na inne elfy. Pozostali członkowie mojego klanu są raczej wrażliwi na ich punkcie i właśnie dlatego po wizycie w kaplicy powinieneś stąd wyjść. Co tu robisz? Mój klan przybył tu z wędrującej bieli, aby złożyć w południowych mrozach hołd Rymrgandowi. Dowiedzieliśmy się, że to miejsce jest od wielu lat opuszczone i doszliśmy do wniosku, że naszym obowiązkiem jest zająć się jedną z najstarszych świątyń poświęconych naszemu Bogu. To była długa podróż, ale Rymrgand wymagał nas wytrwałości. Nie mam wątpliwości, że nas za to nią wynagrodzi. Okej, dobra. Kaplica jest tutaj. Ta. Czy mówię o tej kaplicy, czy tutaj coś? Okej, okay, blada elfia paladynka.
Jak daleko uda nam się zejść. I to jest zamknięte, pewnie nie bez powodu. Nie chcemy tutaj wkurzać ludzi. Okej, czy to jest ta kaplica? Czy już się za daleko zapuszczam? Chyba się za daleko zapuszczam. Wszystkie rysy i zmarszczki wysmarowane wiatrem twarzy wojownika są wykute w lodzie. Okej, coś słyszałem, jakby się ruszało. Ani kroku dalej! Zawróć, nie przechodź przez żadne drzwi. Sale za nami należą do Rymurganda i jego wyzwańców. Okej. Spoko. Okej, tu jest ta kapliczka. Wygląda na to. Pada w studni Temarza i uwięzła małe rybki z jeziora pod świątynią. Rozprzestrzenia światło migocze pod lodowym lustrzanym posągiem. Okej, dobra. Może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Na razie nie mamy tu nic więcej do roboty. Wróćmy jeszcze do tej jaskini, co widzieliśmy. Dobra, paszcza jest tutaj. Okej, co tam widzimy? Yeah. O. Sure. Okej. Wygląda na to, że całe bliźniacze wiązy mają jakieś krwawą, mają jakąś krwawą przeszłość. No i co my tu mamy? Dużo łowców. Okej, jest paru. Jest parę jakichś specjalnych postaci. Arensi has no right to defend that cowering cat in the back of the mall. Then track her down and tell her yourself. Okay. Look, Estremor, this is no place for sightseeing. The beasts of Gallowayne's Maw are dangerous. And now more than ever. If you want to see some pretty Glanfathan places, go to Elm's Reach. Coś nie tak z bestiami. They won't fight. Co w tym złego? It is not Galloway's way. Aha. Paszcza zawsze była domem tylko dla jednego wielkiego drapieżcy. Co jakiś czas pojawiał się pretendent do tytułu i następowała walka o terytorium. Jednak Sul nie wystawia nosa z legowiska, a Orenos nie chce się tam udać, by stawić jej czoła. Teraz dwoje potężnych drapieżców oraz ich pobratyńcy polują na tę samą zwierzynę. To przerzedza stada, a także wyczerpuje cierpliwość miejscowych. I to wyczekiwanie to nie jest celowe. Uważane oczekiwanie łowcy przyczelnego w zasadce to stagnacja, marzm, nadzieja na to, że coś się stanie. Jednak jestem bezsilny, jeśli próbuję wywabić lwicę z jej legowiska, połowa kłów zaprotestuje, oskarżając mnie o stronniczość. Jestem bezstronną osobą z zewnątrz, mógłbym się temu przyjrzeć. Nie zaszkodzi, jeśli spróbujesz, jak sądzę. Wszystko będzie lepsze niż to niekończące się oczekiwanie. Jeśli uda ci się jakoś doprowadzić do przełamania impasu, napięcie całkowicie opadnie. A jeśli nie, to bestie szybko się ze sobą rozprawią. Ze sobą? Nie, z tobą. Okej. Okay. Zazwyczaj nie pozwalamy obcym zapuszczać się do wnętrza paszczy, wiedz, że robisz to na własne ryzyko. Lwy Sul najprawdopodobniej zatykają każdego intruza w polu widzenia. Być może uda ci się namówić lwicę do walki z niedźwiedziem. Zrób co w twojej mocy, by przełamać ten impas. Okej. Okay. Sprzedałbyś Sul? O Ernosowi? Dostrzegam. Przyjąłbyś Sul czy Ernosowi? Okej, dobra. Dostrzegam obie strony. Sprytny Sul jest niedościgniony, a Ernos jest silniejszy. Oboje uwasposabiają cechy cenione przez Galwaina. Coś jeszcze? To jest paszcza Galwaina? Yes. A den of beasts sacred to the Lord of the Hunt himself. Historically, the greatest predator of Air Glanfath has claimed the back of the Maw as its lair. Lately, however, there's been some dispute as to who should occupy that position.
And it's leading to discord among our hunters. Gdzie znajdę sól? Jest w głębi płaszczy. Wskazuje na dwa korytarze po obu stronach. Możesz wybrać dowolną drogę, lecz miej się na baczności. Płaszcza to niebezpieczne miejsce, a stodo sól i poplecznicy są w ciągłej gotowości. Gdzie znajdę Renosa? Dobre pytanie. Niedźwiedź wyruszył na polowanie, ale wkrótce powróci. Nigdy nie odchodzi na długo. Okej. Okay. Czy ktoś nam powie coś o nich więcej? Dlaczego Eros nie może walczyć z lwicą? Because she holds up at the back of the maw, surrounded by her pride and the natural hazards of this place. It's not the proper way to meet a challenger. She's got to come out and face Oernos to keep her claim. Anyway, her prime is past. Putting that old beast down would be a mercy at this point. Mógłbym się zająć, Sul. Z niechęcią łamię tradycję wielkiej rozgrywki, ale jeśli ona unika walki, to nie ma sensu już czekać. Zabij ją. Będzie to dostateczny dowód na to, że nie była czempionką. We wait for the big confrontation, but the wait grows exhausting. While Sul hides in the back of the maw, Oernos has denied his victory. And we're all denied the champion we deserve. Okej, żegnaj. Członek klanu niedźwiedzia. Coś tu jeszcze możemy zobaczyć? Księga łowów. Okej. Jest jakiś członek klanu lwa. Czy coś ten deseń? Nie. Okej, dobra. Na to, że będziemy musieli tą ulicę jakoś wywabić. Kończono budowę forum. Co teraz chcemy zbudować w takim razie? Żywy labirynt. Tak, już prestiż dogania naszą obronę, więc zajmiemy się tym. Hey there. Larha. Oby krew zamarzła im w żyłach. Jesteś pewnie tym nowym Estremor od Battle. Szczerze mówiąc, gdy usłyszałam, że wpuściła kolejnego, niemal poszłam do przejścia sześciu powiedzieć jej co nieco. Czy w ostatnim czasie przychodzili tędy inni cudzoziemcy? To Glenfelle. Przedstawiają się jako wyznawcy Rymrganda, ale może na ich też nazwać zwykłymi szabrownikami i profanami. Taka jest prawda. Przypadli za drzwiami południowych mrozów i teraz nasze jezioro obraca się w lód, a zimno podkrada się coraz bliżej. Jednakże Betl jest bojaźliwa i zdoła przekonać pozostałych anamfantów, że musimy szanować tych cudzoziemców i ich tradycje, niezależnie od tego, jakie zamiary nimi kierują. Zgaduje się, że nie zostawiłaś tak tej sprawy. Wysłałam właśnie siostrę należącą do moich najlepszych zwiadowców, żeby wywyższyła zepsucie bladych elfów. Byłam przekonana, że nam fanci nie będą mogli zignorować zbezczeszczenia południowych mrozów, które Wach zobaczy na własne oczy, ale jak do tej pory nie powróciła. Teraz na mnie spoczywa odpowiedzialność za jej los i nie mogę wysłać za nią kłów, nie sprzeciwiając się otwarcie woli anamfantów. Mogę poszukać Alwach. Nie śmiem żywić nadziei. Nieszczęście, które spotkało południowe mrozy, nie jest czymś z tego świata, ale nic nie ucieszy mnie bardziej niż możliwość ponownego zobaczenia jej. Chętnie przyjmę twoją pomoc. Okej, co tutaj robisz? Swoimi towarami zapatruję pobratyńców z kłów, a swoimi dłońmi szkolę ich w zręcznej walce, myślictwie i tropieniu. Okej, co powiesz mi o paszczy? To starożytne miejsce zamieszkiwane przez bestie pełne rozmaitych niebezpieczeństw. Jako wierni mądrego Ogara zbieramy się tu i szkolimy w roli łowców, wojowników i obrońców świętych przybytków budowniczych. Chaos przenika paszczę, teraz bardziej niż kiedykolwiek, a wszystko to przez impas pomiędzy bestiami. Jednak Destmn odmawia interwencji na wielu korci, aby rozwiązać tę sprawę poprzez rozlew krwi.
Może jakieś towary na sprzedaż? Tylko najlepsze. O, mroźny kieł. To by nas interesowało. Okej. Okay. Znakomita jakość, celność plus 8. Przyznaję dotyk rozkładu przy krytyku. Tak. Teraz nie, sprawdzę, okej. Okay. Obrażenia 8,26 kwas. Przez 8 sekund. Płynięcie RO3. Okej, okay, to by nas bardzo interesowało. No tutaj mamy jakąś siekierkę. Celność przeciwko człowiek, orlanin boski, krasnolud tel plus 5, orzeżenia zadawane plus 25%, tel po ataku plus 10%, zamiana 10% trafi na krytyki. Takie fajna. Okej, okay, wyjątkowa jakość, topór bojowy. Krytyki mogą spowodować powalenie, również spoko. Spoko solidnych rzeczy. Czerwone pole. Średnia tarcza, solidna jakość odbicie plus 4, przyznaje Herald. Zdolność pasywna. Okej. Okay. Celność mu. Efekty, wróg, obszar działania, promień 2 metrów odrzucającego. Celność minus 3, czyli wszyscy wokół 2 metrów od tego, kto ma tą tarczę, mają zmniejszoną celność, ale to mało, mała kara bardzo. Okej, okay, wart 7 skuldorów. Szybkość ruchu plus 1, skradanie się plus 2, znakomita jakość. No okej, okay, parę innych rzeczy. Ten mroźny kieł to my sobie kupimy. Dobra. Jak to poszło tutaj? Dobra. Mroźny kieł. Możemy zapłacić jej jakimiś solidnymi rzeczami. Albo tymi kropowatymi będzie szybciej. Ono bardzo się ucieszy z tego, że dostanie właśnie cały zapas nic niepotrzebnych tarcz, łuków i innego złomu. Okej. Okay. Dobra. Yeah. Wiecie co? Wezmę sobie to zamiast tego... Zastanawiam się. Czy zamiast tego sztyleta ma 10% trafień na krytyki. Zamiast tego. Okej, okay. Wiecie co? Zrobię im najpierw porządek wypunku trochę. Tu. Na razie zrobię tak. Ale później, kiedy zdobędę celność dla broni zbójeckiej, to zamienię jej na walkę dwoma stiletto. Tak, one mają pominięcie redukcji obrażeń 3, obrażenia 13 do 19. Tak, więc redukcja obrażeń jest bardzo fajna. Kiedy ktoś szybko i często atakuje. Hey there. Okej. Kamienie krawędzi przepaści są śliskie od wilgoci. Pozostałość drewna zerwanego mostu wiodą ku przepaści. W oddali drugi krańiec budowli znika we mgle spowijającej przeciwnym brzeg przepaści, chwiejąc się ponad stromym zapadkiem. Zbadaj teren. Spękane kamienie tworzą most, niszczające przez wieki stoją samotne wzdłuż krawędzi przepaści. Z dołu unosi się lekka mgiełka. Kamienie porośnięte są śliskim, zielonym mchem. Nie sposób się im bezpiecznie chwycić. Jednak drewniane belki umocowane między kamieniami wydają się być dość stabilne, by utrzymać twój ciężar. Okej. Okay. Zobaczymy, czy będzie jakieś inne wejście. Tutaj są jeszcze jakieś inne wejścia. Skoro nie musimy marnować linki z kotwiczką, to po co ją marnować? A, trzeba klucza. Tutaj coś było? Klucz do paszczy galowej. Okej, otwarte. Okej, okay, już lwy atakują, dobra. Na stanowiska bojowe!
Okej, okay, jest członek klanu lwa. Okej, okay, tak, nie zamieniłem. Nie zamieniłem pozycji, dobra. Może na dobry początek niech rzucę błogosławieństwo. Dobra, zatakujmy jednego z lwów. Dobra, nie słomny już. Rzucił swoją rzecz. Okej, okay, dało nam się zdominować jednego lwa. Dobra. Wy strzelajcie może teraz do nich. Okej. Okay. Dobra, ładnie. Okej, dobra, on zaraz padnie. Więc może dobijmy go. Dosyć długo pada. Wow, co to było? Nie wiem, ale wiecie co? Zajmijmy się nim w pierwszej kolejności w takim razie. Detonujemy go. I rzućmy na niego magiczny przycisk. Okej. Zamienił się w jakiegoś wilkołaka. Okej, dobra. Rozpoczona łatka. Ile mu zadała obrażeń? Detonacja, draśnięcie, 51 bazowe. Wow, i to bazowe zadaje. Więc omija redukcję obrażeń. No okej, dobra, będę brał to pod uwagę, gdy znajdziemy kolejnego opancerzonego przeciwnika, a może bardziej pancernego. Okej, to jest wyjście do staropieśni. Zobaczmy, czy znajdziemy jakiś sposób, żeby wybawić lwicę. Okej. Okay. Stop. Się anuluje X. Wonder what this is. To jest pułapka. Musi się już nauczyć do tej pory. Mhm. Okej. Oznacza, że powinniśmy chyba wysyłać zwiadowcę przodem. I'm on it. A, dokładnie. Just say the word. Ciekawi mnie, czy ta lwica cała jest w ogóle stworzeniem. Czy po prostu to jakiś tytuł. Dla jakiegoś zmiennokształtnego. Okej. Just say the word. Jest to wyjście, którym byśmy się tutaj pojawili, gdybyśmy użyli kotwiczki. Okej, dobra. Wszyscy dobrani. Dobra, ładnie. Ta... Hey there. Nasz damage burst w pierwszej turze jest całkiem spory. Just say the word. Dobra. Mhm. Yeah. Leave it to me. Zobaczmy, co jest w tym kierunku. Hey there. Just say the word. Okej, więcej lwic. Mhm. Dobra, złapmy ich po prostu tutaj. Okej, okay. Jest członek klanu lwa, więc otwórzmy do niego ogień dosłownie. Say the word. A zajmiemy się nim, to potem zabijemy resztę. Dobra? Zaatakujmy tutaj, może uda nam się kogoś... któregoś z tych dwóch przejąć.
Okej, udało nam się członka klanu przejąć, ciekawe. Dobra, teraz możemy ich na nich nakrzyczeć. Strzelajmy dalej na tym. Możesz to zacząć jeszcze deletować tego dwa. Możesz walczyć walkę obronną, masz już ją. Okej, to nie wchodzę do walki. Może przejąć się na miecz. Wow, okej. Próbowałbym... Chcę rzucić poświęconą ziemię. Nie, ty masz drugiego oddechu użyć. Just say the word. Okej, wbijaj tutaj. I... Ta, chciałem, żeby złapała gro. Dobra, pomóż jej trochę. Ładnie. Dobra, teraz Paladyn niech jego zgarnie. Mocno bije. Jest w postaci tego wilkołaka. Okej, dobić go. O, to jest duża pułapka. Cieszę się, że nie wychodziłem zbytnio do przodu. Okej. Skarnijmy ją. No i co my tu mamy? Trochę krapu. Spoko? Ja? No, solidny miecz. Solidny krab. Raczej. Okej, cofać się. Wonder what this is. Jest przypomnienie o tym, że nie powinienem tutaj chodzić bez jadowcy. Okej. To otworzyło nam wyjście tylnie. Myśmy chcieli się wycofać. Hey there. A? Just say the word. Kolejna pułapka. Hey there. Yeah. Sprawienie pułapki nie powiodło się. Okej. Found it. No cóż. Spróbuję, czy uda mi się coś tu zwabić może. Not a problem. Chyba nie. Dobra. Po prostu wszyscy przejdźcie naokoło. Sure. Tylko może również najpierw zwiadowczyni przejdzie tędy. Okej. Okay. O! Coś ukrytego znaleźliśmy, fajnie. Parę butelek. Mhm. Just say the word. Nie powiodło się. Muszę jej popracować nad jej mechaniką. Już co najmniej parę razy mnie zawiodła. Mechanika 10. Hey there. Just say the word. Just say the word. Wszystko przez to, że nie jest główną postacią. Przez to jest trochę opóźniona w rozwoju, jeżeli tak to mogę nazwać. Hey there. Okej, wygląda na to, że dochodzimy do jakiegoś punktu kulminacyjnego. Więc zrobię tutaj przerwę. Tak, to jest kapliczka Galvaina. Dobra, w następnym odcinku spróbujemy wywabić lwicę z jej kryjówki. I cóż, zobaczymy, jak nam się uda. Potem będziemy kontynuować nasze zwiedzanie bliźniaczych wiązów. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!